7:09. Rozmowa poranka. Moim gościem jest dr Jerzy Pruchnicki, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tematem naszej rozmowy będzie niskoemisyjny transport w rolnictwie. Porozmawiamy również o niskoemisyjnym rolnictwie w ogóle. Na początek, jakie są rodzaje niskoemisyjnego transportu w rolnictwie? Zasadniczo jakich nie mamy raczej rodzajów niskoemisyjnego transportu, ponieważ transport praktycznie, który mamy w rolnictwie, jest oparty głównie na pojazdach posiadających silniki diesla. Silniki diesla są niestety dosyć mocno emisyjne, zwłaszcza stare, które nie mają jeszcze systemów, powiedzmy sobie, wspomagania czy optymalizowania spalania i nie posiadają odpowiednich, na przykład spowalniaczy albo zmniejszaczy emisji gazów cieplarnianych, na przykład właśnie dodatku AdBlue. No właśnie, to czy możemy w ogóle mówić teraz o jakimkolwiek niskoemisyjnym transporcie w rolnictwie, czy to jest wciąż coś bardzo odległego? Jest to odległe, ale nie tak bardzo, jak się ludziom wydaje, ponieważ jeżeli mówimy o ograniczaniu emisji w transporcie rolniczym, to tutaj mamy także transport polowy, transport drogowy. Nie zapominajmy o tym, że jednak te nasze maszyny do pola muszą dojechać. To nie tylko jest transport samych dóbr, nawozów, tego, co robimy, ale po prostu tak, że transport w ogóle, dojazd do pól i wykorzystanie naszych maszyn i praca. Pamiętajmy, że każdy taki hektar zaorany to jest 18-20 litrów oleju napędowego, który zostaje spalony. Każda motogodzina to też jest, w zależności od tego, jaki to jest silnik, to też są spalone, to też jest spalane paliwo i to odpowiednie wynikające z tego emisji, i nawet sobie każdy może spokojnie przeliczyć, ile mamy węgla w litrze oleju napędowego, ile z tego dwutlenku węgla powstaje, a nie liczamy jeszcze dodatkowo niestety związków azotu, tlenków azotu, które przy tym powstają. Dlatego to wydaje się dosyć dalekie, ale w sumie aż tak odległe nie jest, bo świat się szybko zmienia i bardzo dużo się mówi obecnie właśnie o także transporcie i o maszynach rolniczych, które będą napędzane już na silniki na przykład spalinowe, ale na wodór. Albo na przykład na biogaz. To są duże wyzwania technologiczne, ale no, teraz praktycznie cały świat pracuje nad tym, żeby to stało się możliwe. Czyli to wciąż na razie jest jeszcze wizja przyszłości, rozumiem, tak? No, wielu by chciało, łącznie ze mną, żeby to już nie była tylko wizja przyszłości, ale kiedyś nam się wydawało, że telefonia komórkowa, czy po prostu telefon mieć w kieszeni i być gdziekolwiek i rozmawiać z kimkolwiek na świecie, jest to rzecz nieosiągalna i nigdy niemożliwa. A po kilkunastu latach się okazało, że właśnie tak jest. Wiemy też, że niskoemisyjność po prostu kosztuje. No i czy rolnicy mogą liczyć na jakieś wsparcie finansowe, czy to z Unii, czy z państwa, właśnie na cele związane z niskoemisyjnością, z klimatem? Tak, ale jeszcze nie w sferze transportu. Ponieważ w sferze transportu to musimy najpierw mieć tą technologię po prostu rzeczywiście dopracowaną, po pierwsze opracowaną, po drugie dopracowaną, a po trzecie wcieloną w życie, czyli mówiąc krótko, przełożoną na rzeczywiste urządzenie i maszyny, którymi transportujemy albo którymi pracujemy w polu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, tutaj dzieje się już dużo. Tutaj mamy na przykład właśnie w tym kierunku idące chociażby nawet obowiązujące ekoschematy w WPR-ze 2023-2027, które no jeszcze w pełni nie gwarantują, ale już pokazują dobrą drogę, czyli właściwy kierunek działania, aby właśnie w celu jak najbardziej obniżenia emisji chociażby właśnie nawozić zgodnie z przemyślanym i opracowanym planem nawozowym, który będzie bazował na rzeczywistym badaniu gleby, a nie na nienawidzimisię albo po prostu na zaleceniu danym przez sąsiada. To jest podstawa właśnie niskiej emisyjności. Największe emisje z rolnictwa wcale nie są z dwutlenku węgla i wcale nie są z paliwa, które jest spalane właśnie w ciągnikach albo w maszynach, tylko największe i najgroźniejsze emisje z rolnictwa pochodzące to jest praktycznie z tego polowego rolnictwa, to jest przede wszystkim to są tlenki azotu, które pochodzą z niedoskonałego, żeby nie powiedzieć złego nawożenia, nadmiernego nawożenia azotem, czyli po prostu
No, beztroski pewnej przy stosowaniu nawozów azotowych, pomimo tego, że one są bardzo drogie, ale mówimy o azocie także z nawozów organicznych, jak i z nawozów mineralnych. Natomiast drugim, kolejnym źródłem, no to jest metan. Metan pochodzący z trawienia uprzeżowaczy. I tutaj też są metody, w jaki sposób go ograniczać, aczkolwiek to jeszcze nie stało się obiektem wielkiej troski póki co, jeszcze chociażby wyrażonej w ekoschematach. Ale bardzo mocno jest to przy związkach producentów bydła, zwłaszcza bydła mlecznego, jest to bardzo gorący temat, w jaki sposób ograniczać. A tutaj jest duże pole manewru właśnie ograniczenia tej fermentacji jelitowej, czyli konkretnie metanogenezy. Widziałem statystykę sprzed 3 lat właściwie, że polskie rolnictwo emituje coraz więcej gazów cieplarnianych. Jak to wygląda dzisiaj? Czy dalej jest ten trend wzrostowy? Generalnie tak. To znaczy teraz to się zawahało z kilku powodów. Pierwszy powód, no to wiemy dokładnie, jak wyglądały zmiany cen nawozów syntetycznych i to, muszę powiedzieć, wpłynęło, jakby to nie zabrzmiało, ten wzrost cen i te takie wahania spowodowały bardzo duże zainteresowanie rolników w procesach optymalizacyjnych nawożenia, czyli jak zoptymalizować nawożenie, czyli mówiąc krótko, jak oszczędzić na nawożeniu, czyli jak nie wyrzucać pieniędzy. I to naprawdę nam mniej więcej zmieniło stosowanie nawozów, a więc poprawiło, zoptymalizowało trochę to stosowanie nawozów i ograniczyło w dużej mierze emisję właśnie tych najgroźniejszych tlenków azotu z nadmiaru nawozów, które były stosowane, albo ze złego stosowania, czyli nie w terminie, nie w tej formie, i powiedzmy nawozów, które zostały wysiane zbędnie albo w sposób taki, na przykład przed deszczem i deszcz to zabrał i popłynęło i później gdzieś tam się dalej to wszystko przetwarzało i także w gazy, które szkodliwe. Tutaj nastąpiła pewna poprawa. Jeżeli chodzi także o dalszą rzecz, czyli o paliwo, no cóż, ceny paliwa poszły w górę, każdy się bardziej liczy z tym, co ma i z tym, jakie prace są wykonane. Kolejna rzecz, a propos emisji, coraz więcej używa się, albo raczej coraz skuteczniej preferowane, czy wprowadzane jest rolnictwo, gdzie ogranicza się właśnie orkę. Ja nie mówię o całkowitym wykluczeniu, bo czasami orka jest bardzo potrzebna, ale nie znaczy, że co rok, bo praktycznie jeżeli mamy układy, nie jesteśmy zwolennikiem na przykład systemu bezorkowego, to możemy bardzo sensownie uprawiać pola, na przykład robiąc orkę raz na 3, raz na 4 lata. Jeżeli ktoś ma na przykład płodozmian zbożowy, pojawia się tymczasem rzepak, no i ziemniaki, no to praktycznie z tego wszystkiego warto orać tylko pod ziemniaki, czyli raz na 4 lata i można naprawdę w ten sposób oszczędzić bardzo dużo paliwa. A jeżeli chodzi o samą żywność, bo co tutaj mogą zrobić rolnicy w kontekście niskoemisyjności? Bo mamy takie grupy, które mówią, że produkcja mięsa wpływa na dużą emisję CO2. No tutaj mówimy o równoważniku CO2, bo sama produkcja CO2 z rolnictwa wcale nie jest taka duża. Dużo większa jest właśnie z budownictwa, z przemysłu, z energetyki. To jest tak zwany ekwiwalent CO2, czyli to, co mówiłem, przeliczniki. Rolnictwo jest wielkim producentem tlenków azotu i wielkim producentem metanu. I wcale nie takim wielkim producentem dwutlenku węgla. Natomiast wszystkie te gazy cieplarniane przelicza się po to, żeby było to w ogóle porównywalne w jakikolwiek sposób, jako tak zwany ekwiwalent, no i wtedy te wszystkie gazy cieplarniane są wyrażane w ekwiwalencie CO2. Tak, produkcja mięsa pociąga za sobą sporą produkcję gazów cieplarnianych, ale to są na przykład gazy cieplarniane takie jak tlenki azotu, jak amoniak, który nie jest bezpośrednio gazem cieplarnianym, ale później ulega przekształceniu w atmosferze w gazy cieplarniane. No i oczywiście ten nieszczęsny metan pochodzący z trawienia uprzeżuwaczy. A czy jest w ogóle możliwe, aby ten łańcuch żywnościowy od produkcji przez transport, konsumpcję żywności miał neutralny wpływ na środowisko? Nie będzie miał, żeby miał neutralny wpływ, to musiałoby nastąpić gdzieś wiązanie tego. I to może być możliwe tylko i wyłącznie w samym gospodarstwie, ponieważ akurat gospodarstwo, czyli rośliny, które są uprawiane,
mają tą zdolność pochłaniania właśnie dwutlenku węgla, także i innych gazów, jeżeli one są dostępne dla roślin. I jedne gazy są wchłaniane szybciej, drugie wolniej, ale jedynymi reducentami, czyli takimi nie producentami, tylko reducentami, tymi organizmami, które mogą zmniejszać ilość wszelkich gazów cieplarnianych w atmosferze, są rośliny zielone. Rośliny zielone, które są najbardziej pod kontrolą człowieka, to są rośliny polowe. I im lepiej będziemy zarządzać produkcją polową, tym więcej tych gazów cieplarnianych po prostu zwiążemy w naszej produkcji, a jeżeli będziemy mądrze zarządzać tymi resztkami pozbiorowymi, nawozami organicznymi, to będziemy zwiększali zawartość węgla organicznego jako próchnicy w glebie. W ten sposób rolnik sensownie pracując może po pierwsze obniżać zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze, a po drugie zwiększać żyzność swojej własnej gleby. Bo im więcej węgla organicznego w glebie, tym będzie ona żyźniejsza, czyli będzie tańsza produkcja. To jest taki akurat zaczarowany krąg, który jak jest dobrze prowadzony, może prowadzić do bardzo dobrych skutków dla świata, dla społeczeństwa, dla rolnika, dla opłacalności produkcji. I rolnik jest tego wszystkiego świadomo, o czym pan teraz mówi? No, chciałbym, żeby tak było, natomiast tutaj jest ta świadomość. Świadomość jest rzeczą, która się zmienia dosyć powoli. Wie pan, jeżeli na przykład ktoś ma duże doświadczenia w pracy na roli i robi pewne rzeczy od lat 20, ale robi to, mówiąc krótko, jego zdaniem bardzo dobrze, ale z punktu widzenia środowiskowego mimo wszystko wadliwie, to no, to jest trudna, psychologicznie trudna sytuacja, gdzie ktoś po iluś latach, długich latach pracy w rolnictwie musi stanąć tak jakby koło siebie i powiedzieć, uważałem, że było to dobrze, ale jednak można zrobić to lepiej. Nie mówię, że bo zrobiłem to źle, ale teraz będę robił to lepiej i będę to robił nie tylko tak, żeby mi się to opłacało tu i teraz, ale żeby to miało swoje dobre skutki, także za 10, za 20 i za 50 lat. I żebym synowi przekazał gospodarstwo, które będzie lepsze niż ja przejąłem od swojego ojca. Znam takich rolników i to działa. Wiemy, w jakim jesteśmy czasie, jeżeli chodzi o rolnictwo. No, rolnicy sprzeciwiają się między innymi Zielonemu Ładowi. No i pytanie, czy te regulacje unijne, aby rolnicy ograniczali emisję CO2, nie spowodują takiej powolnej śmierci polskiego rolnictwa? Nie, tutaj takiej obawy nie ma. Jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład, tam konkretnie jest kilka zapisów, które zostały wprowadzone i wtedy było, kiedy one były w 2019 roku wprowadzane, były szalenie krytykowane przez wszystkie państwa, także łącznie z Polską, ponieważ to były zapisy, jakby to powiedzieć, ideologiczne, a nie biologiczne i wprowadzone, to przykro powiedzieć, ale właśnie głównie przez organizacje i też, czy też przez parlamentarzystów reprezentujących organizacje tak zwane zielone. I niestety było z góry wtedy wiadomo, ale no cóż, głosowanie w parlamencie ma swoje prawidła, że są to regulacje nierealne. Dotyczyło to redukcji stosowania i ryzyka stosowania środków ochrony roślin oraz tego, co jest nazywane ugorowaniem albo zazielenieniem, po prostu wyłączanie pewnych powierzchni uprawnych, czy też procenta powierzchni uprawnych z uprawy w ogóle z produkcji żywności. Dzisiaj się mówi już o tym otwartym tekstem, także już i to też słyszeliśmy nawet z ust ministra, obecnego ministra rolnictwa, że były to postanowienia i zapisy szkodliwe, zbędne i niepotrzebnie prowokujące taką sytuację, którą mamy. No ale niestety to jest efekt, kiedy polityka wygrywa nad zdrowym rozsądkiem. To się stało, teraz się mleko wylało. Było wiadomo, że tak się stanie, tylko nie było wiadomo dokładnie kiedy, ponieważ nie da się realizować nierealnych zapisów. No i teraz najbliższym działaniem, czy też Parlamentu Europejskiego, czy też Komisji Europejskiej, będzie postawienie tych nierozsądnych zapisów na nogi, ponieważ co do samych celów Zielonego Ładu Europejskiego, chyba nikt nie ma wątpliwości, chodzi nam o obniżenie emisyjności całego przemysłu, chodzi nam o obniżenie zawartości gazów cieplarnianych w powietrzu, żeby uchronić nas przed katastrofą klimatyczną, no bo jeżeli sami widzimy, co się dzieje na dworze teraz, na zewnątrz, za oknem, przecież my powinniśmy teraz mieć
temperaturę w granicach minus 10 stopni i 20 centymetrów śniegu. A mamy plus 12 stopni i cała woda, która już była i spadła, spływa już teraz. Więc pytanie, ile będzie wody na wiosnę, kiedy rzeczywiście przyjdzie wiosna i jak upalne będzie lato i czy będziemy mieć suszę, czy nie. A to wszystko są właśnie efekty tego, że z tą całą akcją ograniczenia emisji, czy z transportu, czy z rolnictwa, czy z budownictwa, czy z mieszkalnictwa, wystartowaliśmy 10 lat za późno, przynajmniej 10 lat za późno, a dodatkowo jeszcze z takimi czasem nieszczęśliwymi, żeby nie powiedzieć głupimi zapisami. Czyli podsumowując, z tym wszystkim wyszliśmy za późno i teraz w tym krótkim odstępie czasu próbujemy to wszystko nadrobić, co jest niemożliwe. Nie no, my zawsze zrobimy tylko to, co jest możliwe i stąd właśnie pochodziła krytyka tych zapisów, które były nierealne. Z góry było wiadomo, w 2019 roku, do 2019 roku były zapisy w projekcie Europejskiego Zielonego Ładu realne. W 2019 roku były wybory parlamentarne do Europarlamentu, nowy zestaw nowych europosłów zmienił wcześniej przygotowane plany, no i tak... I stąd mamy ten cały problem. Myśli pan, natomiast że te protesty... Zrealizujemy zawsze tylko i wyłącznie to, co jest wykonalne i po prostu natura nie przewiduje przewagi ideologii nad biologią. I myśli pan, że te protesty poskutkują tym, że te zapisy zostaną zmienione? Jestem tego pewien. To zostało nawet już zapowiedziane i oficjalnie... Nawet Ursula von der Leyen też oficjalnie ogłosiła, że ten zapis dotyczący 50% redukcji środków ochrony roślin oraz ryzyka związanego z użyciem środków ochrony roślin nie będzie podtrzymany i będzie na nowo ustanawiane będą cele na rok. Właśnie te limity, powiedzmy sobie, co w jakim czasie ma być, co ma być zrobione, ponieważ te, które są ustanowione, zapisane w 2019 roku, są nie do obrony. Doktor Jerzy Pruchnicki, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam państwa. 7:09. Rozmowa poranka.